Witajcie wszyscy bardzo serdecznie na moim kanale Hubert Antoni. Dzisiaj jest sobota, 28 lutego 2021 roku i zabieram was ponownie do Galloway Forest Park. Obok będziemy spacerować obok najwyższej góry. O, ale było to. Zobaczcie sami. Czekajcie, może przejdę ten kawałek i dopiero coś powiem, bo jest naprawdę ciasto jest, jak nie wiem, jest takie ciasto, że jak się wpadnie, to na amen. Ok, no tutaj się troszeczkę lepiej idzie. Mieliśmy tu największe błoto i pomyśleć sobie, że jeszcze 3 tygodnie temu, jak robiłem tutaj wypad pod namiot, było pełno śniegu, a dzisiaj zobaczcie, jest po prostu lato. Aż się zastanawiałem, jak wyjeżdżałem z domu, czy nie wezmę letniego śpiworu. W każdym razie jesteśmy w Galloway Forest Park. Idziemy na górkę. Zaraz tutaj obok najwyższej góry południowej Szkocji, czyli Merica. Linki na miarę podam poniżej, ale zobaczcie, jaki plener. Zobaczcie sami. Na dzisiejszą wyprawę idzie ze mną mój bardzo dobry kolega Scott Wonstall. Jest bardzo dobrym fotografem. Fotografuje tutaj w okolicy. Scott, say hello. Hello! Welcome to Galloway. Zobaczcie, prawdziwa Szkocja, murki. Właściwie to nieprawdziwa, bo nie ma medzis, czyli tych małych muszek, które ci zjadają. No trudno, żeby były w lutym, ale nigdy nie wiadomo, nie? W każdym razie pogoda jest przepiękna. Zobaczcie sami. Warto wyjść z domu, gdziekolwiek byście nie mieszkali. No to chyba będzie skrzek żab. O, jest kolejny, zobaczcie. Zawsze coś ciekawego. Ale powiem wam szczerze, że jeżeli mielibyście kiedyś iść, na Merica, najwyższy północny
szczyt Szkocji. Fajnie. Ale jak już tu będziecie, to pamiętajcie, że jest taka, taka trasa, teraz, którą ja idę. I on się zostawia Loch Troll po prawej stronie i idzie się naprawdę. I powiem wam szczerze, zrobiłem Merika z 5 czy 6 razy w tym samym tamtym roku. I to w różne pogody. A tą trasę robię teraz pierwszy raz. I po prostu ona jest. No, przepiękna jest. Jest przepiękna. Jest taka bardzo szkocka. Meriku też pewnie zrobię filmik. Od swego czasu tam wrócę. Ale to jak będę miał więcej czasu. Na razie robię, jeżeli mogę, to jeszcze robię to, co nie zrobiłem, a w sumie w Galloway to już mam prawie wszystko zrobione. Choć rzadko nagrywam filmy, nie? Jest pięknie. Powiem wam szczerze, że taką pogodę jak dziś i to jeszcze pod koniec lutego w Szkocji, to i w Galloway, to jest to rzadko się, bardzo rzadko się zdarza. Byłem kilka razy i kilkanaście może, ale takiej pogody to jeszcze nie trafiłem. Praktycznie zero wiatru, ciepło. Jeszcze 7 dni temu było tu pełno śniegu. Także 4 dni słońca, zobaczcie, zrobiło swoje. Ciupi. Sit nice. Good boy. Ciupi. Ciupi. W tej chwili jakieś 2 godziny 15, 2 godziny 20 minut marszu. Plecak się staje trochę cięższy. Nie zatrzymywałem się na żaden dłuższy odcinek. Zaraz się zatrzymam. Na jakiś timelapse. Ale spacer w takiej scenarii nawet z dosyć ciężkim plecakiem i podczas bardzo podmokłego podłoża sprawia dużo przyjemności, bo jest no i doszliśmy do Loch Valley. Tak jak mówiłem, się nazywa Loch Valley i dolina też się nazywa Valley, czyli dolina nazywa się Dolina, a Loch się nazywa Jezioro Dolina. Pięknie. Zobaczcie sami.
Mam nadzieję, że uda mi się wrzucić kawałek mapy i narysuję wam linię, po której szedłem. No, od parkingu, od tego miejsca, gdzie jest stąd kamień Brusa, aż do miejsca, gdzie rozłożę namiot. Zostawiam już Loch Valley za plecami i idę na Loch Nendreliken. Zobaczcie, jak loch pięknie Valley z tyłu wygląda. Niby wszędzie się wydaje daleko, od jeziora do jeziora. Jak się idzie, się trzymasz w miarę mapy, wiesz, gdzie jesteś. Można dojść naprawdę daleko i wrócić bezpiecznie. No i tutaj na wprost mamy krainę Gno, tak zobaczcie, jak na kompas, jak wam pokażę. Dokładnie tam, gdzie strzałka wskazuje, to jest właśnie góra krainę Gno. Czyli zostawiamy Loch Nendreliken za nami. I miejmy nadzieję, że tam z góry będziemy mieli dobry widok i na wschód, i na zachód. Może się uda jakieś fajne zdjęcie zrobić, a jak nie, to zawsze dobrze wyjść z domu. Także idziemy dalej. Omijam już Loch Nendreliken. Jestem na zakręcie. Czyli ostatni odcinek mojej wędrówki. Czyli jeszcze tu. Tu dookoła. I tam Craig Mgu. Miejsce na docelowy camping. Zobaczcie, wygląda to. Wygląda obiecująco i nieobiecująco. Zobaczymy, co się będzie działo. Loch Nendreliken mijam już z drugiej strony. Także kręg mógł może jakieś 2-2,5 godziny bym. Myślę, że się wejdzie. Nie jest tak blisko. No i już Loch Nendreliken prawie praktycznie za mną. Wiem, że ktoś powie, ktoś kto spojrzy na mapę. Po co robić trzy jeziora, czyli Loch Troll, Loch Valley i Loch Nendreliken, jak można od razu na prawo odbić i zrobić górę i zejść. No nie o to chodzi w wędrowaniu. W wędrowaniu o to chodzi właśnie, żeby zrobić ten wysiłek, zobaczyć ten krajobraz, przejść trzy jeziora dookoła, to nie gratka. Niż po prostu wejść na małą górę i zejść. Po drugie, jak może jak będę miał 70 lat, jeśli dożyję, to nie podejrzewam, żebym w ogóle zrobił mały spacer
ogólnie, a gdzie dopiero trzy jeziora obejść. Krajobraz się troszeczkę zmienił teraz. Tylko za ciuńkę wyżej. No cały czas jest bardzo ładnie. No prawie jestem na Dungeon Hill. Także już można powiedzieć, że jakieś może półtorej godziny do szczytu. Tutaj za mną jest Loch, chyba Aran, ale to muszę sprawdzić na mapie, na pewno to potwierdzę. To jest Loch Aran. To jest niesamowity kamień, zobaczcie jaki wielki kamień. Cały czas Loch Nandrelnik. Ben Jelary i tu Merik. Idziemy dalej. Idziemy dalej, już niedaleko. Te kamienie tutaj są niesamowite. Niesamowite po prostu, zobaczcie sami. Praktycznie jest oparte tylko na tych dwóch kamieniach. Biedę można byłoby się skować pod porządnym sztormem i to w całości należąca ze śpiworem. Już nawet nie potrzeba namiotu. Wszedłem już na Krait Neldrikien. Było trochę stromo, także nie nagrywałem. Ale z drugiej strony mamy naprawdę niesamowity widok. Zobaczcie sami. Mamy Loch Enoch. Mulacha. Craigmull, tutaj gdzie się udajemy. A po drugiej stronie mamy Merik and Ben Jelary nieco w chmurach. Także naprawdę już niewiele, ostatnie pchnięcie. Przepiękny, przepiękny widok na Loch Nandrelnik. Po prostu przepiękny, zobaczcie sami. A tutaj jest Dungeon Hill, także w sumie można powiedzieć, że jest
zrobiony. Fizycznie na niego nie wejdę, po prostu bo mam bardzo mało czasu. Może rano się wybiorę. A zobaczcie, jakie świetne miejsce na namiot. Wielkie kamienie. Ale przy tych kamieniach jak stałem, to w ogóle zero, absolutnie no nawet zefirka nie czuć. A tu na dole, nie wiem czy będzie widać, jest chata. Chata, biała chata, i to jest miejsce publiczne. I myślę, że no nie wiem czy teraz będzie, nie będzie zamknięte, no bo cały czas jest pandemia. No myślę, że może zajdę po prostu tamtędy, że już troszeczkę inną drogą. Troszeczkę zmienimy krajobraz. No a Craigmore to tutaj. Już tu. Craigmore. I to jest z tej strony tutaj, tak jak ta linia, to jest łańcuch Corcyrin. A też kilka, nie wiem, z 2 miesiące temu zimowałem tam na nim. Można zobaczyć moje zdjęcia. Także ktoś by był ciekawy, to zapraszam. No, Dungeon Hill już jest za mną. A trzeba było zejść sporo niżej, żeby wejść do Craig. Mchło. Nie wiem dokładnie, jak się to wymawia, muszę też to sprawdzić. Plan był taki, żeby wejść na ten Dungeon Hill. Bo brakowało dosłownie może 30 minut, ale 30 minut w jedną, 30 minut w drugą. Zrobienie tam kilku zdjęć, może jakiś krótki timelapse. No to jest prawie godzina. A ja mam 2 godziny do zachodu słońca i wolałbym się nie rozbijać po ciemku, bo to jest słabo, nie? Bo nigdy tam nie byłem. Akurat na tej górze, którą się wybieram. Także dobrze się rozbić jeszcze, jak jest widno. No i tutaj kolejny kamień. Jest niesamowite, jak natura to poukładała, zobaczcie sami. Zobaczcie, jak ten kamień jest postawiony, zobaczcie, jaki on jest wielki. A na czym on stoi? Na 3-4 takich małych kamieniach, to niesamowite jest normalnie. Naprawdę spokojnie. Coraz wyżej jest ciężko zrobić przysiad z takim ciężkim plecakiem. Sporo przeszedłem. Naprawdę spokojnie można by było tutaj w śpiworze z jakimś piwi, nie trzeba namiotów. A tych kamieni jest tutaj sporo. Właśnie takie jest chodzenie po Galloway. Wydaje ci się, że już niby jesteś. Wydaje ci się, że już niby jesteś na szczycie. Pokonujesz kolejne zniesienie. A to płaszczyzna, równina, gdzie się nie boisz piłkarskich do przejścia jeszcze. I kolejne, i kolejne. Nie tak jak inne góry w Szkocji, że się po prostu na nie wchodzi i one tam są. Zdarzają się też takie, które trzeba podejść od góry do dołu. A takie chodzenie jak pod Galloway to... Tylko w Galloway. Nigdzie indziej. Namioty dość rozbite. Jeszcze to zostało jeszcze jakieś 50 metrów, ale po prostu wejdę tam na górę albo rano, albo jeszcze dziś. Z tego względu, że ja się obawiam po prostu, że tam na górze nie będzie się gdzie razbić z namiotem, a i to jest ciężko, bo jest bardzo dużo kamieni.
Także zrobię teraz kilka zdjęć. A tutaj ustawię jeszcze jakiś timelapse, że może coś fajnego się zrobi. Zobaczcie, jaki piękny zapis macie się szykuje. Wschodzi słońca, czas na kolację, przygotowanie się do snu, poczytanie książki, taką mam ojca Gorio. Zobaczcie, w takich warunkach to jest kolacja.